żeby nie mieć jakiegoś pięciokrotnego echa na dnie. To mogłoby pójść nie tak. Absolutnie bym w stanie wiesz, że tej ktoś by się absolutnie wyjebał, gdybym to zrobił. Robimy Raid Shadow Legends. O nie! Tylko nie Raid Shadow Legends, nie! Widziałem wystarczająco dużo reklam ostatnio. Czy ja jestem to wyciszony? Jestem to wyciszony. Już się bałem, że mi się nie wyciszę. O mój Boże, Seversi TV prowadzi z 11 osób! Ej, witajcie! Ludzie, których kompletnie nigdy wcześniej nie widziałem. Cześć, rajdownicy Seversiego. Cześć Sylwio, cześć Samodajo, cześć Pasku, cześć Marcin, cześć Zyzik, cześć Sebastianie. No i bardzo powiedziałem, cześć Samodajo. Zasadnicze pytanie brzmi, co my ostatnio robiliśmy. Simultnie było jakiś miesiąc i nie pamiętam, co się ostatnio działo. Cześć Wiki, cześć Sylwik. Jedyne, co pamiętam, to to, że zerknąłem sobie w questy i mam wszystko podrobione. Okej, czyli koniec gry, możemy kończyć streama. Tak poważnie. Chyba sidequesty robiliśmy, mi się wydaje, i porobiliśmy sidequesty i mieliśmy iść spać. Ostatnio wpadają w dziurę. Nie, to w sobotę, spokojnie. To też Atlus, ale to w sobotę. I w sumie to nie chciałem pamiętać o tym, że była to rzecz. Cześć, kapitanie. Nie, ale sobie przed chwilę zapomniałem, że to była rzecz. I czułem się w tym nawet całkiem dobrze, że zapomniałem. Zostało mi to przypomniane i całe święta zniszczone. Te święta, które się skończyły, właśnie zostały mi kompletnie zniszczone. Przynajmniej jeszcze nie zniszczono mi urlopu. Jeszcze, aczkolwiek gramy w SMT, więc jest spora szansa, że coś takiego może mieć miejsce. Anyway, czas spać. Yep, idziemy spać. To bed? Guess I'll head to my room then. Good night, Nanashi. Nie no, oczywiście, żeby nie było. Jeszcze tylko żartuję. Mam szczerą nadzieję, że ta gra nie będzie na tyle okrutna, żeby psuć mi okres poświęteczny. To Grinch? Czekaj, wrzucę sobie na kamerkę zielony filt i będzie idealny Grinch. Co my tu mamy? 5/8 fazy księżyca. Cześć, Tate. Tutaj będziemy widzieli, co się dzieje na ekranie. To ja za każdym razem, jakie tulca kill. Master. Bo to jest dosłownie tak, że Sevik gra. Ja teoretycznie rozumiem, co się w tej grze dzieje, ale nie widzę, co się w tej grze dzieje. Are you awake? Tak, jak mnie obudziłaś, to tak. You're so vulnerable when you're asleep. I feel like I could watch you sleep forever. Is that, weird? Czy mogę odpowiedzieć, że tak? To... 11 osób, czemu widzę jedną? Że było zabawniej, też widzę tylko jedną. Przynajmniej na tym, na Steamlapsach. Zaraz się okaże, że Raid się liczy jako jedna osoba. tak, to jest absolutnie dziwne. It is weird. Sebastian przerwał raid. Jak to właściwie działa w przerwaniu raidów? Made you uncomfortable. I just wanted to be with you. Dziękuję, ale można to robić dużo bardziej subtelnie. Znaczy, mi na Twitchu pokazuje 14, a na Streamlabsach całą jedną, więc pewnie coś się kompletnie pomieszało. Przyszło mnie obudzić, w czym problem? Gdzie widzisz problem, Asahi? Nic. Dosłownie nic. Ja też nie wiem, o co ona ją odkaże. Master? Coś się zepsuło. Czemu coś miało się zepsuć? Dajcie mi znać, jeżeli coś się zepsuło, ale u mnie wszystko żyje. Na Steamie też pokazuje mi, że wszystko żyje. Jeżeli komuś jeszcze się da, dajcie mi znać, bo zobaczę wtedy, czy to nie jest problem po mojej stronie.
wydaje mi się, że nie powinien być, ale wróciłem do domu jakieś 2 godziny temu. Więc jest spora szansa, że wszystko jeszcze nie do końca ożyło. Zgadzam się, mogłyby się nie kłócić nad moim łóżkiem. Sincerity go się włączy, liczba widzów spadła do 1, ale obecnie jest 12. Na twoim streamie wynika, że nadal jest 1 osoba. Twitch robi dziwne rzeczy. Dla mnie najważniejsze jest to, jak ludzie na czacie piszą tak naprawdę. To, czy ogląda mnie 100 osób, czy jedna przy takiej samej aktywności na czacie, to dla mnie właśnie żadna różnica. Jaka transmisja? Ale nie brzmi to dobrze. Kto tęsknił za Gastonem? Presumably he'll clarify your mission from here on out. Hallelujah and I may be parting ways. To jest takie, kto tęskni za Gastonem? Pojawia się Gaston. Oj, chyba muszę Steam wyłączyć. Oj, tak. No w sumie tak, Lena uratowaliśmy. Ale to teraz wszyscy się będą o niego bić. A, ale zobaczymy jak bardzo. Na początku przestałem, wszyscy mamy matki. Jesteśmy na tym etapie rozwoju technologicznego, że raczej jest to stwierdzenie prawdziwe dla wszystkich. Czyli to jest trochę taki kierowski do czemu właściwie? Znaczy, żeby nie było, też aż tak bardzo nie pamiętam starszych SMT, więc mogę po prostu czegoś oczywistego nie łapać. Co tam za transmisje się dzieją? No ale nie ma technologii AI waifu. Jestem niemalże pewien, że wyskoczyły mi ostatnio gdzieś reklamy właśnie odnośnie AI waifu. Że można sobie znaleźć jakąś dziewczynę, z którą możesz sobie fajnie pisać w ogóle. Wiadomo, nie ma jeszcze jakiejś technologii, że można powiedzmy przejść bardziej w sferę dotykową, że tak to ujmę, ale taką czysto pisemną rozmawianie teoretycznie jest. Na to 2-5 holak, tak? Hello. Wszyscy jesteśmy matkami, bo każdy ma w sobie dziecko. A to już nie do końca tak działa. Jesteśmy jak matrioszki. Why is it always about każdy ma w sobie szkieleta. Nie, Navar, nie powinno być dla ciebie ani trochę pochwał. A to inna sprawa. Okej, zobaczmy to. Jakie spicy newsy polecą? Oh no. Anyway. Biedny Gaston nie jest już kapitanem samurajów. As of now, Mikado is completely sealed. All samurai in Tokyo are ordered to return at once. The Crusaders have been dissolved. Ojej, Gaston, co ty teraz robisz, biedny chłopcze? So does that mean the unit he served in no longer exists? Same goes for his position as captain. Just like that? Teraz Mikado zostanie infestowany przez 2 demony. Znaczy, teoretycznie jeżeli się odizolowuje, to można pomyśleć w drugą stronę. I have good news. You've undoubtedly heard the rumors by now, but... Flynn! Dobrze ci widzieć całego i całego. People of Tokyo, I have returned. This is all thanks to you, who worked so hard to rescue me. Now it is my turn to rescue you. I vow that I will save Tokyo.
Jej! Uratowaliśmy Flynna po tym, jak sami rozpierdoliliśmy wszystko, jak leci. Jeśli naturalnie komórki jajowe powstają kobiety jeszcze gdy jest płodem, to może istnieje jakiś temat. Nie jestem pewien, czy chcę aż tak głęboko się zagłębiać. Nie jestem pewien, czy ludzie z Mikado będą skłonni, biorąc pod uwagę, jak raczej byli popierani, jak bardzo raczej popierali Lo i anioły generalnie. They burn bridges with those who wish to cooperate and isolate those who support them in a paradise. This is nothing but self-righteousness twisted by the desire for power. My fellow samurai, return to Mikado. But just this once, I would like you to think for yourselves. Zawsze to jest takie dziwne uczucie, kiedy niemy protagonista w kolejnej grze przestaje być niemy. Kojarzę personel dwójki i robią bardzo podobnie. Kiedy EPTA to jest? Nie wykluczam. No i dobra, Flynn teraz będzie jakby całą robotę. Jak wszyscy pamiętamy, Flynn był w stanie uratować całe Tokio w normalnym SMT4. Więc teraz my już nie musimy nic robić. Idźcie. Wystarczyło uratować Flynna i wszystko będzie dobrze. Jak nie spotkałem się, żeby niby bohater wzbudzał zdziwienie, że jest nie wiem, wśród społeczeństwa. Znaczy zauważyłem, że zazwyczaj ten niemy bohater nie jest ten stricte niemy, tylko jego kwestie nie są wypowiadane dla gracza na głos, że tak to ujmę. Że nawet jeżeli jakaś postać jest w jakimś tam stopniu dla nas niema, to oni coś mówią i postacie w świecie gry zazwyczaj na to reagują. Jaki gaz w postaci faktycznie nie ma. Powiem szczerze, nie przychodzi mi żadna na myśl tak szybko w tej chwili. Jak to granica przeniesień pojawia się w kolejnych, że to jest to zawsze najbardziej opa jednostka. Czy zawsze? My guess is most of them will return to Mikado. And what do you expect me to do? Tak się zastanawiam w tej chwili nad jakąś. Bo było coś, co im przychodziło do głowy, gdzie to się nie zdarzało. Ojej. Czyżby ludzie wreszcie się buntowali przeciwko Gastonowi, jak już nie jest kapitanem? Mam wrażenie, że w Fire Emblemach 6-7 to nie było aż tak mocno pokazane. Zresztą mam momentami wrażenie, że nie grałem w aż tak dużo serii, gdzie to rzeczywiście były sequele. Teraz tak na szybko. Możesz przestać być samurajem wtedy. Nie, czyżbyśmy mieli pożegnać Gastona? Oh no. To już zostanie tam na amen. Yep, będziemy musieli walczyć z Gastonem. Oh no. Aż to będzie satysfakcjonujące.
Let's see. Zadanie zinfiltrować Mikado. Mamy tajną misję, o której chciałbym przedyskutować osobiście. Przejście do nowej kwatery łowców Kasy Migaseki tak szybko jak możecie. Udajcie się na drugie piętro i spotkajcie się tam ze mną. Looks like we have to go to the new Hunter HQ for more details. Pretty obvious what it's about, though. Nie będę kłamał, że udawanie się w miejsce, które ma być zapieczętowane, brzmi trochę niebezpiecznie. Ale może to tylko ja. Wydaje się, że mam pełne HP. Chyba że się zajebę. Nie no, spaliśmy tę noc, więc jakbyśmy nie mieli pełnego HP, to zacząłbym się martwić. Czy my mamy terminal do Kasy Migaseki, to jest pytanie? Mamy. Nowe kwatery główne. I zgaduję, że nowych challenge questów też nie ma. Nope. Mamy ten na negocjacje, ale tykanie negocjacji. Naprawdę nie chce mi się farmić kasy fundraisem. Jedyne co mógłbym w tej chwili zrobić, to może pójść pobiegać za relikwiami, żeby trochę zarobić. Ale myślałem, żeby to zrobić przez CM. Powiedzieli też o Shuraka i nie zwróciłem uwagi, żeby jakoś o nich ambitnie wspominali. No tak, jeżeli nie ma Divine Powersów, to cofamy się tak naprawdę do endgame'u czwórki oryginalnego? Kiedy staliśmy wyborem pomiędzy Chaosem i Law? Podejrzewam, że wręcz przeciwnie. Nie jak dla kogo, ale zdecydowanie nie jest to zła rzecz. Right now, the Sky Tower and Mikado are separated by a domain. This domain, Purgatorium, can only be entered by those approved by the angels. Okay. So I whip these up. Czy będziemy fejkowymi aniołami? O mój Boże. Blisko wytaczająco. These are basically mock-ups of the Samurai's gauntlets. The gauntlets have a special function the angels use to identify people. But it turns out they work a lot like your phones. The functions like when you activate a terminal. So you can think of these as your fake IDs. Pomyślałbym, że anioły są na tyle inteligentne, że zaskminią o coś tak oczywistego. A to inna sprawa. Czy zostaniemy sobie w samuraju? Since this is a reconnaissance mission, you're in it alone. You won't have any backup. A naszym miejscem jest infiltrowanie wschodniego królestwa Mikado, sponsorizuje zaborcę, żeby się pokryjomu odkryli, co panuje królestwo. Wejście na szczyt Sky Tower, przejście przez punkt kontrolny w wyjątej bramie. Nie udajcie się do zamku. Jeżeli was odkryją, to prawdopodobnie już nigdy nie wrócicie do Tokio. A different team will investigate the movements on Lucifer's side. Aren't you coming too? Czyli nie możemy wejść do Venta? A tam. Pokażę, widziałem ostatnio trochę tych nowych map w Among Usie i trochę się zastanawiałem, czy nie spróbować przynajmniej zagrać, ale jednocześnie nie miałbym z kim chwilowo. What does this have to do with anything? Może to, że nie wszyscy tu mają 18 lat? To też. I mean, na standardy anime byłbym w stanie uwierzyć, że każdy z nich ma gdziekolwiek między 15 a 20. Zwrót Amogus na serwer. I mean,
Właśnie się boję, że jeżeli by się znaleźli chętni. Toki, ty to akurat wyglądasz jak najbardziej jak dziecko. Znaczy nie wiem na ile wygląda jak dziecko, a na ile jak lalka. A tak, teraz ja wystarczy, że trochę makijażu się nałoży i od razu wyglądamy o 10 lat starzej. Mam właściwie 800 lat i nagle połowa artystów na Twitchu spada z overka, jak przywracają stare zasady, co? Dagda mógłby nas odrobinę powtarzać. I tak jesteśmy praktycznie martwi, to zależnie, czy doda nam 5 lat, czy nie. Alright, guys and gals. Let's split up and get dressed. Mam KS? Guys, be cool. Co sobie, wiesz? A, okej. Okay. I swear, jeżeli Nawal będzie sugerował, żeby tam pójść. O no 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 no. Bądźmy dojrzałymi ludźmi. Come on. Mam resztki szacunku do siebie. Ach tak. Potężna magia szminki i odrobiny różu. I nagle Asahi wygląda na 35-latkę. 100% potwierdzone info. Ty wciąż wyglądasz jak dziecko. Ha! Damn. Wait, but do I still look 15? Not so sure about the fake mustache. Jesus. A mustache is an age-old symbol of wisdom and maturity. Jeszcze jak? Timer? I'm just saying, it's a bit. It's fine. Angels will be looking at our gauntlets. Tylko czekam, aż Hallelujah odpadnie ten wąs w losowym momencie. Nie zdążyłem nawet przeczytać tej wiadomości, żeby było zabawniej. I nie wiem, czy chcę wiedzieć, co tam było. Nie wiem czemu, ale takie najbardziej oczywiste przebranie mojego życia mnie trochę bawią. Aj, Mety, witam. A, całkiem w porządku. Wreszcie mamy trochę dłuższego urlopu, odpoczywam sobie po świętach. Nie musisz czekać, spokojnie. Dostaliśmy challenge questa. Chcę zobaczyć, co to za challenge quest. Workplace safety. Aby poprawić i utrzymywać nasze drogi transportu. Mamy plan wejść demony z tej strefy. Chcemy, abyś przyniósł nam 5 czerwonych kulek, które Peri ma. Jest głęboko w Sky Tower. Rozumiem, czyli i tak musimy iść do Sky Tower. I tak musimy iść do Sky Tower, i tak musimy iść do Sky Tower. Tylko zastanawiam się, czy szybciej będzie z Kasumi Gaseki, czy... chyba z Kasumi Gaseki się przejdę. Przy okazji, hej siwo zgadnę. Biorąc pod uwagę, jakie widziałem, że to wspaniałe ceny przy używaniu kompendium, to nie zdziwię się, jeżeli będę jeszcze chciał tyle relikwii, ile tylko Bozia da. A propos. Skoro już tutaj jesteśmy, wszystkie hajsy. Najwięcej hajsów było, jeżeli dobrze pamiętam, na południu. To muszę sobie tak do końca przypomnieć, kiedy to się zasuwało.
Bo tak, to jest skrzynka, z której nie otworzę, bo mam pełno czakrapotów, tyle pokojarzyłem. To na południu chyba były jakieś miałe takie rzeczy. Dobrze pamiętam? Nie aż tak drogi, ale zawsze coś. Tam nie przejdę. Ale to przejdę na drugą stronę i to już będzie całkiem drogie, z tego co pamiętam. Proponuję promocję kanałów konkurencyjnej cenie. O mój Boże. No to zdecydowanie jest coś, na czym mi jakoś zależy. Czasami mam wrażenie, że jeżeli kanał jest jakiś taki rzeczywiście większy i ludzie na przykład bardzo dużo na czacie piszą, to jakoś zanika odrobinę interakcja, bo trochę się widzi po prostu bardzo dużo powtarzalnych wiadomości, albo się wyłapuje jakąś jednolotową, która się w oczy rzuci. Więc pod tym względem powiedziemy, że te mniejsze kanały mają dużo lepiej. Każdego po kolei nazywasz czatem. Mówisz po prostu o wszystkich, drogi czacie. Ja to sobie przypomina te wszystkie memy z tego, jak to... tylko czekamy, aż w Sejmie będą czytane super czaty. Jak byłem na świętach, to się od puszczała Best of Hołownia. I jak słuchałem, jak on się tam wypowiadał, to miałem wrażenie, że on idealnie się nadaje do takiego. Przerywamy na chwilę obrady, ponieważ dostaliśmy czerwonego superchata od XX niszczyciel pusi 69XX. Domyślam się, że to nigdy nie zajdzie, ale jednocześnie chciałbym kiedyś to zobaczyć. Zwłaszcza, że moja szczera opinia jest taka, że jak oglądałem przynajmniej fragmentami te obrady Sejmu, to że Hołownia się idealnie to nadaje, głównie dlatego, że jest to showman, który ma doświadczenie z telewizją, a nie dlatego, że jest jakimś świetnym politykiem czy prawnikiem. Że po prostu umie prowadzić show, a do tego się sprowadza obecnie. Składają się tego obrady Sejmu. Jeżeli to traktuje jako komedię, to jest tak niespoko. Jeżeli to traktuje poważnie, to tylko się smutno robi. Anyway. Pierwsze piętro Sky Tower. Pewnie miało być w głębi, więc zgaduję, że to będzie gdzieś tam dalej w tej domenie. Bo to jakby były demon na niższym poziomie, jeżeli dobrze pamiętam. Mogę zerknąć w sumie. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że czegoś ze Sky Tower mogę nie mieć zrekrutowanego. A propos. Jestem pewien, że się uda. Okej. Okay. XD. No zaczyna się dobrze, nie będę kłamał. Może drugi będzie chciał. To ten. Tak. Jasne. Czemu jestem naiwny? Au. Dobrze, że tylko mnie odsuwają. Słuchajcie, tak, tym razem się uda. A z inne kłamstwa, które sobie mawiam. Na szczęście demony tutaj są na tyle niskim poziomie, że mogę z nimi parę razy pogadać. Tak. Zaczekam. Czy on mnie zaatakuje? Nie, ucieknie po prostu. One chyba na to się zawsze... generalnie kojarzę, że Zeny są tego typu demonami. Że najchętniej to by tylko spuszczały w pierdol i nie chciały być ani trochę miłe. Gdybyś miał odegrać rolę w sztuce, to jaka by to była rola? Byłbym w roli drugoplanowej. Wow! Nie chcę być twoim niewolnikiem. Nie chcę też, żebyś ty był moim niewolnikiem. Okej. Okay. Daj, to tak działa.
Come on. Jesus. Spokojnie, tak tym siadem się uda. Zobaczcie. Aż przestaną chcieć ze mną gadać. Mi możesz zaufać. Mi się nie śpieszy! Póki żyję i nie jestem blisko śmierci, to mogę próbować. Nie, ty chodź na mnie. Czy on sobie pójdzie? Nie. Proszę nie iść. O mój Boże. Żyj. Wiesz? On mi ucieknie, by the way. Jeszcze lepiej. Kochamy SMT. Oli się kochamy SMT. Jeszcze to bezczelne. Nice! Nice, fuj, nie będę kłamał. Znaczy, słuchajcie, nawet jakbym chciał, to teraz już dosłownie nie jestem fizycznie w stanie gadać z demonami, bo kurwa nie żyje. Słuchajcie, ja chciałem. Chciałem dobrze. Chciałem go zrekrutować. On powiedział nie. No to nie. Aczkolwiek z Nocturna podobnie kojarzę, że zeny były bardzo na nie, jeżeli chodzi o rekrutację. Więc nie jest to jakieś specjalne dziwienie. Cześć, czy to tak nie dostawał po was, co ja próbuję robić? To się go będzie studiować, oczywiście, że tak, ale jak już miałem okazję. Dobra, do windy. Do windy, czy... Ej, to na pewno będzie kolejny ten. Tym razem się uda! O mój Boże, on to zrobił? Absolutny szaleniec wziął i to zrobił. Nie no, ja jestem szczęśliwy. Widzicie, udało się w końcu. A teraz mogę meldować całą resztę. Zapisz. To brzmi jak bardzo rozsądny pomysł. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że fuzjowanie demonów na niższych poziomach nie jest jakieś specjalnie przyjemne. Czy ja mam nagę? Co mnie nie miał mieć? Trochę nieważne, to nie jest naga, to jest horda. Dobra. Ale się topią. Jesus. To? Chyba muszę zmienić, co? O, no momento, por favor. O Boże, jeszcze o tym zapominam, że na numerycznej wciąż mam przejście na scenę, słuchaj. I get it. Dawno wyżej niż 3 nie wyszliśmy, to na pewno. I dzisiaj to się nie zmieni ewidentnie. Znaczy dzisiaj w tym momencie. Czy ja mam kursy na ekranie? Powiedzcie mi, chyba nie. Przynajmniej nie widzę. Bo widzę, że ja u siebie mam go na ekranie. To było ciemnie bliskie. I nie jestem pewien, czy chciałem to tak robić, ale kto by się przemawiał takimi dobiegami? Druga platforma. Na scaffolding. Tam mogliśmy na górę wejść, bo... Właśnie, bo wydaje mi się, że tutaj mogłem na para wykorzystać. Tylko nie pamiętam, czy ja to zgarniałem. I shall answer the call.
Bo wiem, że na której ścianie jest coś, co można zgarnąć przy pomocy Nevera. I nie pamiętam, czy to mam, czy... O Boże, to znowu Horda. Ulala. Co ja tam muszę zerknąć, czy moje demony wymagają jakichś poziomów? Bo możliwe, że one wszystko umieją i trzymam je dlatego, że były boss fighty. Zobaczmy w sumie. Party. Status po skillach. No ty masz wszystko. Ty masz wszystko i ty masz wszystko. To zdecydowanie zmieniamy, co? Zena mogę wstawić na pewno. Zen słonko wskakuj. Sukuna, Kana ma wszystko, Duza ma wszystko, Diana ma wszystko, Alice ma wszystko, wszystko. Kto jeszcze nie ma skilli? Loki nie ma wszystkiego, zapraszam. Czy Iris ma wszystko? Ma wszystko. Kaprakan ma wszystko. Bajku nie ma, no to zapraszam. I tak możemy biegać. Ten losowy Zen na 30 bardzo tutaj pasuje, nie będę kłamał. Tam mi się zapisanie zespawnowało. To teraz nie pamiętam, gdzie była ta rzecz do zgarnięcia, bo kojarzę, ona była chyba jakoś tak dziwnie, że trzeba było się do tyłu obrócić na którąś ścianę. Do tyłu albo na bok. Albo już to zgarnąłem. Jest też opcja, że już to zgarnąłem w sumie. Zwłaszcza, że tego nie widzę nigdzie. No chyba to zgadnąłem. Cześć, Shin. Witam. Czy to kolejna falda? O, baby. Biorąc pod uwagę, że tego nie widzę, to jest bardzo duża szansa, że to zgadnąłem. Mamy sensy? Aż to piękne uczucie, kiedy ta taka piękna Horda schodzi na hita. Zdaję sobie sprawę, że to tylko przez śmirka, ale i tak jest to bardzo satysfakcjonujące. Dobra, nie widzę, żeby to gdzieś tu było, więc chodźmy. Ja tutaj miałem termin, ale do którego mogłem się teleportnąć? Dobra, powiedzcie, że nie. Bo byłoby mi przykro i smutno. Was chyba mam wszystkich, co? Mam. Czy jestem w stanie was wszystkich zabić? Powinienem być w stanie was wszystkich zabić. Może nie do końca w ten sposób, ale... Piękne. Czekaj. Nie tu, tylko tutaj na górę. Tak, nie będziemy mogli wrócić, dopóki nie zbierzemy informacji. Tutaj chyba wciąż są demony, z którymi mogliśmy wcześniej walczyć, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Więc nie ma się czym przejmować. Podejrzewam, że dopiero jak przyjdziemy za bramę, to gdzie wcześniej był Minotaur, to będzie coś rzeczywiście nowego. Nie trafiłem. Lecę nie ładnie. Sekunda. Ciekawe w ogóle, czy trzeba nas po prostu przepuścić, czy będzie na zasadzie taki chuj nie przejdziesz. Zaraz się przekonamy.
Ciebie, bo kupiłem Grambola kompa, na którym później nie mam w domu. Wiesz co, powiem ci szczerze, że to jest po części powód, dla którego nie grałem za bardzo w tercy, które kupiłem przed świętami. Bo stwierdziłem, że jeżeli zacznę w nie grać, to potem przez całe święta będę miał takie: dajcie mi te tercy, dajcie mi te tercy, dajcie mi te tercy, dajcie mi te tercy. Więc dosłownie chwilkę pograłem i pewnie jeszcze nie wiem, czy będę je ogrywał przed nowym rokiem, czy po nowym roku dopiero. Igilias Wife Wangle, nie wiem, nie znam. Okej. To za mnie nie powinna mieć problemu. O, wszyscy przeszli. Nice. Aczkolwiek pomyślałbym, że idę. Yes? Dost thou wish to speaketh with me? Jezu, Asahi? Znaczy nie, ja też nie mógłbym grać w tej na święta. You were wearing makeup. Makeup is a corruption invented by fallen angels. You also look dreadful. Like a tarted up clown. He's back on it. Hurry along, you're holding up the line. Asahi, nie jesteś klaunem, jesteś całym jebanym cyrkiem. Jak się z tym czujesz? Ona wybuchnie, jak tylko przejdziemy przez damę, prawda? Hey, what are you laughing at? Tarted up clown? I can't believe you got fashion advice from an angel. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak wyglądają zwykłe anioły. Polemizałbym, że Nozomi też trochę przymake-upowana jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o szminkę, ale kim ja jestem, żeby się kłócić? O, Nozomi wygląda dodatnie, więc nie ma problemu. No, to chyba te wszystkie pary, które musimy znaleźć. Bo te demony questowe raczej były na czerwono pokazane. Hello? To nie jestem pewien, czy my je musimy pokonać. Czy my je musimy... O mój Boże, to klasyczna muzyka. Czy my je musimy pokonać, czy my musimy negocjować? Ja wydaje mi się, że wystarczy, że je pokonamy. A najpierw musimy trafiać ich, tak? Na co ty jesteś podatna? Na Zio? Na Zio najwyraźniej. Zostajemy przedmioty za to, czy nie? Z Nixon z Boga jak najbardziej. Doskonale. Loki Coldwold. Can instant heal? To ciekawe. Tylko zaraz czego? Zaraz buffu dań? Po prostu. Jest to opcja teoretycznie. Podziwiam, że masz trochę przechodzić kilka JRPG-ów na nas. Znaczy, powiem ci tak. Na streamach to widać ostatnio, jak mi to wychodzi przez to, że się jedzę na drugiej zmianie. Czy ja mogę przenieść Coldwood w ogóle? Masz kolci. To może być zabawne. Na streamach to widać, jak mi ostatnio wychodzi, głównie dlatego, że nie mam za bardzo możliwości streamowania popołudniami. Zresztą teraz już na wstępie powiem, że teraz stream będzie dzisiaj, stream będzie w sobotę i jest spora szansa, że w przyszłym tygodniu też streamy nie będą tak w 100% planowo. No tak, bo poniedziałek pada w pierwszego, prawda? Nie pojebało mi się jeszcze. Więc nie wykluczam, że w przyszłym tygodniu streamy będą też jakoś tylko w sobotę. Ale to jeszcze się dokładnie określimy, zobaczymy. Chyba daj tego Coldwolda na razie. Bo to mogę powiedzieć na 99%, to że streamów Fire Emblema nie będzie i streamów Sente też nie spodziewam się, że był, o tak powiem.
Dobra, czy kto jest z moich demonów potrzebuje jeszcze skilli? To on skakuj. A jeżeli chodzi o takie po prostu samemu przechodzenie... Wydaje mi się, że gdybym przechodził je tak sam, że w wolnym czasie, a nie na Sima, to też bym miał z tym problem. Ale jeżeli przechodzę je na Simach, to nie ma z tym żadnego problemu. To nie jest tak, że jakoś... Znaczy powiem tak, nie widzę problemu z przechodzeniem Equipment na Simach. To, że to robię na streamach, sprawia, że powiedzmy mam na dany dzień przypisany jakiś tytuł głównie. I to mi jakoś odrobinę ułatwia w ten sposób. Weź Loki z koszprotem, bo teraz już chyba nikt nie ma tych. A ja w sumie, jeżeli nikt nie ma skilli, to powinienem być w stanie pofuzjować na jakieś zapytania. Nie umiem zacząć gry i nie skończyć zanim zacznę kolejną. Ja bym tak miał, mówię, przechodząc singlowo. Przechodząc na Steamach, to mi aż tak nie przeszkadza. Z drugiej strony jednocześnie też potrafię zacząć na przykład JRPG-a i jakiś tytuł, który nie jest JRPG-iem, bo na przykład w danym momencie w jednej chwili mam ochotę sobie zagrać w coś bardziej spokojnego, a w innej coś wymagającego więcej zręczności. Powiedziałem coś, co ewidentnie nie wiem, co powiedziałem po tym, co się innym psuł. Zagubiłem się w akcji, spokojnie, nic nowego. Czym ty jesteś? Czymś, czego jeszcze nie chcę fuzjować, bo Bajek ma skilla? Maidenless. Gdybym był bardziej bezczelny, to mógłbym zrobić to jeszcze inaczej. Święta. Czy istnieje Mahamayuri, istnieje... implikuje istnieje Mamudu Yaoi? 10 zł? Nie, no to ten... Udało ci się spierwiastkować ten banknot, nie będę kłamał. Czekaj, ty byłeś stoną, to nie chcę. Barong. Bajku nie chcę. Alcia? Chyba nie chcę podrywać stona. Meduza Gillimekala. Gillimekala jest... I Gillimekala jest o tyle fajną rzeczą, że ma Ripple Fist, który się bardzo przydaje, więc wolałbym nie. Czarna Maria, czyli tak zwane, jak możecie obrażać moje uczucia religijne, The Demon. Czyli jest ta magia. To wygląda kusząco. Nie chcesz chyba jednocześnie FBF-a i Warkaya. Ale i żeby wystają. Trochę tak. To chyba najjasniejsze, co mogę zadać się z Twojego demona. Jak mi w gimnazjum zazdroszczę. I ostatnia żebra mogły wystawić, jak miałem 7 lat. Charmed, I'm sure. Dobra, czy coś jeszcze mogę sfuzjować na rozsądnie wysokim poziomie? Coś pewnie mogę. Hanuman wymaga czarnej Marii, więc pasuje. Omitsuno wygląda jak coś, co mogę sfuzjować, ale... Wydaje mi się, że nie jestem skillami.
Moja waga jest zgodnie stabilna teraz. Moja względnie też. Nie wiem jak po świętach, bo jeszcze nie sprawdzałem, powiem szczerze. Więc nie wykluczam, że przez święta coś się kompletnie spierdoliło. To jest absolutnie prawdopodobne i zrozumiałe, gdyby się stało. Kabak and the money. Wygląda jak coś, co mogę zrobić. Chciałbym sportem 80 kg. Nie pamiętam, kiedy ostatnio zważyłem 80 kg. Szczerze mówiąc. Weź te kukacze. Wywal może Life Search i wrzuć taką Funkbakera dla tej rundy. Dobra, stosujmy to tak. A czy coś jeszcze mamy? Tak powyżej 60 najlepiej. Ulubiony Demon Sevika. Anubis Easy. Salad Dexa skaluje, więc lepiej nie. Pój skalowanie Dexa. Prawdziwi fani Dexosów nigdy by tego nie zrobili. Dobra. Nie strona. Pękła. Jest akceptowalny. Tylko no właśnie, czy na pewno z tego. Tak, to jest coś, co mogę rozważyć jako czysto supportowego demona. Tylko za dużo skilli bym tracił, mam wrażenie. Anat? O Boże, Anat jest siłę? Jak teraz przedstawienie maczekę w tym odchudzanie. Znaczy zapytaj Shina albo Sevika, obojętnie, jak wspaniale nam się grubło po naszym ostatnim spotkaniu, gdzie się obżeraliśmy keftami. Meduza slepni. Kurde, szkoda tracić te ganowe rzeczy. Jeszcze High Force Pleroma na demonie, który jest niekoniecznie. Shin nie żartuje, żeby nie było. On mówi to całkowicie poważnie i mnie to trochę przeraża. Czy ja nie mogę zrobić z Meduzy, prawda? Kurwa mać. Jego bym chciał zrobić z Meduzy, ale nie mogę. Ej, to jest słoweński buch, tak swoją drogą. Dobrze wiedzieć. Ej, to Jarek. To buk Jarek. Wiktor? Nie chciałbym dopęga dopiero co spożywanego zużywać. Nidhoggers. Jest to okropny człowiekiem, bo byłbym w stanie tutaj wyciąć parę liter i spać Twitcha. Komu kuten, Sanobista niekoniecznie. Ja nie lubię siłkować, powiem szczerze, jak mogę to unikam siłkowania. Lubię jako tako ćwiczenia na odchudzanie, ale nie sensu stricte siłkowanie. Dobra, powiedz mi, co mogę z niej sfuzjować. Patrzę w tej chwili, czy mogę coś nowego sfuzjować. Najlepiej nie zażywając jakichś silnych demonów. Bo powoli jestem na tym etapie, że chcę po prostu pozbywać się tych słabszych demonów. Tutaj nie chcę się tego pozbywać. Z Meduzy? Od biedy ten kudlak mógłby wejść, ale tracić Gilmek, ale... No nie! co tam jeszcze ma niski poziom z tego, co mam? Athena chyba? Ciebie od biedy mógłbym, ale nie wiem, czy chcę. Chyba nie. Jego bym mógł, gdyby Maria nie była do zbiorca sfuzjowana.
Więc nie, na razie chyba się trzymam. Ja nie powiem, że na początku pandemii się zaniedbałem. Mam wrażenie, że odkąd pandemia się zaczęła, to jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, to mentalnie trochę się ogarnąłem. W porównaniu tego, jak byłem wcześniej, bo wcześniej miałem bardzo kiepski okres w swoim życiu. I po pandemii się dość mocno ogarnąłem tak mentalnie. A fizycznie nie powiem, że jest jakoś super dobrze, ale stopniowo z każdym rokiem jest lepiej. Na początku pandemii ważyłem jakieś ładnych parę kilo więcej. A tak to gdzieś tam co roku tutaj spadnie kilogram, tu spadnie kilogram. Pamiętam, że po COVID-zie ładnych 3-4 kilo zszedłem w dół. Inna sprawa, że potem wróciłem odrobinę do góry, ale bezpośrednio COVID mnie straszliwie wymęczył. Właśnie, powinien demonę wymienić w sumie. No i mi zawsze wszyscy mówią, że gdybym ważył 90, to bym dobrze wyglądał. Nie jestem co do tego przekonany, ale wszyscy tak twierdzą. No, kim ja jestem, żeby się kłócić z opinią wszystkich? Weź skocz tu. Tutaj i ty weź skocz tutaj. Ja bym osobiście, szczerze mówiąc, chyba najbardziej chciał walczyć. Ważyć jakieś 70. I byłbym chyba wtedy najbardziej szczęśliwym człowiekiem na palecie. Ale jednocześnie wszyscy mi mówią, że wtedy to zdecydowanie nie, że to za mało i że wyglądałbym jak tyczka. Hiram wzrostu w dowodzie, czy naprawdę? Śmieję się trochę, bo ten... Śmieję się trochę, bo zawsze do okręgam sobie do 1,85 m, pomimo że legitny to jest 1,83 m, tak to zmieniasz. Czy ja mogę go przekonać do dołączenia do mnie? Zależy, o czym chcesz porozmawiać. Tak. Aha, rozumiem. Biedny chłopaczyna się bardzo zestresował i rozumiem, tłumy też mnie stresują. Jestem w stanie absolutnie chłopaczynę zrozumieć. Now's my time. 70 to było mało. Znaczy to jest po części takie idealizowanie czegoś, czego się nigdy nie miało. Bo ja jako osoba, która praktycznie od zawsze waży za dużo. Chciałem się widzieć jako taką tyczkę. Serio? Okej, dominionki mogą iść do diabła. Darmowe XP. Jak kogoś pobijesz, to dostajesz więcej. Zatem chciałem go zekutować. Ja poświęcę tu dla mnie. Jeszcze nie wiem. Będę musiał zobaczyć, bo nie lubię się ważyć w ciuchach tutaj dalej. W dodatku dzisiaj, jak wróciłem, to wszystko na takim wymiarze pośpiechu ogarniane. Domyślam się, że odrobinę przybrałem po świętach. I teraz będę miał parę dni na... Może nie tyle zrzucenie, to ogarnięcie chociaż trochę tej wagi. BMI to jest pierdolenie, ja sobie zdaję z tego sprawę, żeby nie było, tak? Bo BMI w ogóle nie bierze pod uwagę masy mięśniowej i dlatego moim zdaniem nie można go traktować jak takiego czystego. O, muszę mieć bardzo ładne BMI. Przecież ludzie, którzy dużo ćwiczą, mają mocno wyrobione mięśnie, to będą mieli według BMI nadwagę albo nawet otyłość.
Co, jak spojrzysz na człowieka, to z której on kurwa strony jest o tym, what the fuck? Macie na wrażenie, że powinienem wrócić po tego? Po sztyleci dla Navara? Trzy nowe demony? Dwa nowe demony. Bo map nie mam, Gogmagoga nie mam, a Peri miałem i muszę ją pobić. Uspokój się, chłopie. Nie, byłeś zły. Chcesz kasy? Jasne. Chcesz lifestone? Mam ich dużo. Trochę HP? Jasne. Mi pokazuje otyłość. Mi BMI chyba pokazuje jeszcze nadwagę, z tego co kojarzę. Że nie sensu stricte otyłość, ale chyba nadwagę. Znaki zapytania. Nie jestem pewien. Musiałbym zerknąć. Przy czym jestem bardzo naganity, że jakieś 2-3 kilo w jedną czy w drugą stronę i by była już otyłość. Nie to. Weź nexta. Kupię pytanie. Czy ja coś się uda zagotować? Bądź moją zrośniczką. Wow! Ale hejterka, jebana. Jesus. Zrobię wszystko! Okej, dołącz do mnie. Pojebało cię? Spierdalaj. O, to ten assist attack, który był naładowany od samego początku streama. Dobra, czy ja chcę iść po ten sztylet? Czy próbować tutaj? No i co tam jeszcze przejście, więc może chcę to przejście zerknąć, a jak już tu idę, to przy okazji zgarnę sobie map. Cześć. Przemyślę to. Owszem. Czy on mnie pobije? Yep. Macherachen. Ty łajzo. O. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Proszę nie odchodź. Okej. Okay. Jasne. Nice. To wyszło dobrze. Tylko problem polega na tym, że oni makarakan mają teraz. Więc muszę ich fizycznie bić. Albo gunę. Się tam, jak paga może wykazywać ten? Ile jest takiej tkanki? Pomyślałbym, że to nie jest coś, co paga jest w stanie wyłapać. Może czegoś nie łapie? Czy ma karakan? Czek, susyn dla demona z nogi? Excuse me? A, okej, dobra. Wiem. Już złapałem. Nie chciałem tego łapać, ale złapałem. Jest mi bardzo przykro, że to załapałem. Bardzo jak sobie. W ten sposób. Okej, okay, to w takim razie rozumiem. Shin, ty ja nie kara. Ile? Czemu ten Gogmago ma ponad 1000 AP? Kurde, synu. Na to nie podatne. Nie to. Na ogień i na zan. O, ale byś. Cóż to byłaby za tata, gdybym akurat tych żywiołów nie miał, co nie? Ja nawet nie siedzę w polskim internecie. To jest coś, co po czym się podpisuje obiema ręcyma i nogyma. Potrzebujemy jeszcze dwóch czerwonych kulek.
Najbardziej polski stan, barka? Nie podoba mi się to, co tu widzę. Może tu będzie potrzebny kolega na waraty. A tu są dominione. Dominione. Najbardziej polski stan to jest... Co ty gadasz? Samuraju? Przecież to jest najbardziej niemiecki stan. Chłopie, ogarnij się. Nie chce ci takie głupoty pleść? Aha. O, tej chodzi. Nie widziałem. Czym? Jaka to jest prawda w ogóle? Wildfire? To jest F? Kurwa, ja ślepy jestem. Czy to jest F? Chyba tak. No well. I tak wszystko jest ogniste. Instant kill activated. Chyba muszę buffu dajno używać. Mimo wszystko. Albo... Budon? God damn it! Całe mi sceny tam. Mam wrażenie, że pożałuję tego, co właśnie robię. No bo nie mam tyle many, żeby... O mój Boże, oni będą fizycznie pić, prawda? Yep. Ciekawe dlaczego. I wonder why. Nie wiem, chyba po prostu zaskuję fizycznie, bo jak został ogień, to się skończy jeszcze gorzej. Jezus, jakie to wytrzymałe. Mudun? Ja to jest Mudon. Zaraz pierdolę tu czarną Marię. Palty. Znaczy, zacznie czarną Marię. Co? Cześć, sobie, czy ty właśnie pisałeś Megiddle Mao? Dobrze widzę? O mój święty Boże! Czy możesz się? Dziękuję. A przynajmniej dużo jak wpada. Nie było czytałem mu dun. Znaczy, podejrzewam, że to specyfika angielskiego konkretnie. A przy okazji znalazłem. Nawet masz jedną robotę. Garnet Mudon Stone. A gdzie moja Megiddle Maodine? Moja ulubiona bestia. O, a propos ulubionych bestii. Nidhogg. Też się pościągam. Aługa. Czy jeżeli jest aługa, potem aługa, to potem jest aługa dań? Buchu i Zio nie, czyli czarna Maria jest bezużyteczna. Albo Aura? Aura? Kill? Daj item. O. Zaraz, poziom powinien wpaść.
Daj pieniądze. Na brak pieniędzy nie cierpię. I to wyjątkowo mogę powiedzieć zarówno w prawdziwym życiu, jak i w grze. Chociaż wydaje mi się, że w grze jestem całkiem bity, jak na koszty używania kompendium. Daj trochę. Jak to było? Jeżeli każdy Polak fair da mi grosza, wiecie, jaki będę obrzydliwie bogaty? To jest zawsze ten fajny eksperyment myślowy. Czy dałbyś komuś tak drobne pieniądze jak jednego grosza? Aż pomyślałeś, że ta osoba mogła dostać grosza od 38 milionów Polaków? Trzecie stratum, nice. Zastanawiam się, czy ja chcę tam wrócić, żeby jeszcze Perry dofarmić. Mam wrażenie, że powinienem. Abadona mam, Throna mam. Działa. Nie używam gotówki od dłuższego czasu. Ja zazwyczaj też nie, chyba że akurat jest jakaś awaria terminali. To wtedy na siłą rzeczy nie mam wyboru. Przeciwnicy są silni? Nie wiem, nie czuję. No i twierdzę, że przeciwnicy są silni. To jest coś ja? Pewnie. Mapi Perry mam. Halo. A tym razem obie przeżyły. Przysięgam. Słabości są tak nieoczywiste czasami. Bo mam wrażenie, że map bardzo często używa akurat tego. Akurat elektryczności. Więc jak tutaj nagle jest podatna na elektryczność, to lekko mi się w górce jebie. A właśnie, skoro już mamy najbardziej nice poziom, czy mamy jakieś nowe demony z tym związane? Bo zapomniałem sprawdzić, na 69 coś było. Nie. Jest rang, z czegoś co dostałem. Prawie map. Czekajcie, mamy rang day i balong. Domyślam się, dokąd to zmierza, spokojnie. Ogólnie jest zaskakująco dużo demonów na wysoki poziom. Bo kojarzę gry, gdzie sfuzjowanie czegoś powyżej 70 jest prawie że niewykonalne. Nie wiem, czy Devil Survivor pierwszy nie miał tego problemu, że fuzje powyżej 70 były bardzo trudne do wykonania. A demony na ten poziom były, żeby nie było. Co tu jest? Nic? Okej, rozumiem. Co tu jest? Perry. Może tym razem się uda, co? Ludziom nie można ufać, mi możesz. Kasy, jasne. Dlaczego nie jestem w stanie wymyślić w ten, kiedy muszę to zajść, a kiedy nie muszę to ich to odchronę? Ja ci powiem tak. Wymyślasz pytania, zapisujesz je i masz na przyszłość. Co w tym takiego trudnego? No to chyba w takim razie nie problem, bo będziesz miał na następny raz. I nie będzie sytuacji, w której będziesz musiał to zrobić, bo będziesz już je miał. A Fire Breath i daj mi tej taką dupie, Jezu. Fakt, że ta łajza jest też odporna, absolutnie mi nie pomaga. Jak na siłę. Jeżeli cię to pocieszy, to ja z niektórymi też tak miałem. Że miałem wrażenie, że no fajnie, że są te pytania, ale że zostały tam wciśnięte po to, żeby były, ani dlatego, że uważam, że były jakieś ciekawe.
Dobra. Okej, czyli mamy już itemki z Questa Perry. Dużo bardziej mi niepokoi, że... że bajku nie ma many. A jednocześnie ma skill do... jeden skill do nauczenia się i trochę expa. Czy ja chcę go zamienić po prostu? Chyba tak zrobię. Nie czuję się aż na tyle komfortowo, żeby tutaj biegać z losowymi demonami. Bez many. W sensie głównie otoczeń bez many mi chodzi, żeby nie było. A, czyli tu były drzwi tylko. Ale pięknie się wyjebał. To powinno wydawać. Agili Meka. Zulesa, czyli pytanie, którego nie zumie większość widzów. Bo Liga Legend, szkoda, że go nie wywiało. Mogłoby go wywiać. Przynajmniej w miarę dużo ekstra wpada. Zastanawiam się, na którym poziomie się tej gry kończy tak naprawdę. Oj, spłukłem się. Wystarczy mi tego eksplokaty napierdalać. Doskonale. Czarmowanie aniołów zawsze w cenie. I wyzwał ludziom matki przez voice chat. Przede wszystkim... Czemu ludzie GS włączone voice chatem w League of Legends? Jesus, to jest masochizm. Chyba, że robią to na Discordzie, ale wtedy to jest po prostu wyzywanie znajomych. Ubiję 99, to jeszcze będziemy po ostatniej. Jesus. O, ty! Powiem tak, kto nigdy nie wyzywał swoich znajomych, niech pierwszy rzuci kamieniem. Czy... O, da się ich ominąć, nice. A za tej słupka do ich fiale. Powinien ich zaatakować. O-o. Okej. Okay. Wyszło mniej więcej tak, jak się spodziewałem, że wyjdzie. Czyli chujowo, ale stabilnie. Zrobi to pierwszy. Ja bym tak chyba nie potrafił, jakbym z kimś mieszkał. Inna sprawa, że biorąc pod uwagę, że nie mieszkam z nikim, to czasami się boję, że... to, że się jakoś głośno zachowuje o nieprzyzwoitych godzinach, sąsiadów będzie mocno oburzać. Do tej pory jeszcze mi nie narzekali, ale gdzieś tam w głowie siedzi, że jakiś strach jest. A to wciąż nie 100%, tego się nie da do końca uniknąć. No teraz już potem moja mata w tej chwili jest niefunkcjonalna. W dodatku podejrzewam, że gdybym teraz się wziął za skakanie, to moje rozjebane stopy byłyby w stanie, gdzie lekarz by na nie spojrzał i się zastanawiał, czy ja mam 30 lat 300. Jesus. Oj, naprawdę buffowa i statusy w Apokalipsie. Okej, okay, nawygraliśmy 2-1. Jak już mówiłem, czasami się boję. Najgłupsze w tym wszystkim jest to, że ja z takim lekkim przestraszeniem w głosie pytałem któregoś od sąsiadów, czy ja nie jestem za głośno tak na co dzień. Oni? Nie, my nic nie słyszymy. I to sąsiedzi dosłownie za ściany. A tak, no, to że nie, to nie. Słuchajcie, no, jeżeli wam to nie przeszkadza, to ja absolutnie nie będę narzekał, wręcz przeciwnie. Bo to jest tak, że mam wrażenie, że dużo bardziej słychać jakieś takie basowe dźwięki, typu właśnie jak wcześniej wspomniana mata, aniżeli jakieś takie dźwięki typu krzyki.
Zgadnij, że zdarza się to na tyle rzadko, że nikt na to nie zwraca specjalnej uwagi. Możesz sobie pozwolić na jeszcze więcej. Spokojnie, Sylwester, już niedługo. Wszyscy pamiętamy, co było ostatnia Sylwestra. Moje gardło niestety też pamięta, co było ostatnia Sylwestra. Au. O. Okej, nie jest aż tak źle. Czy ja chcę ich zabić? Tak, chcę ich zabić. Lepiej dalej. Znaczy, mówię, jeszcze nie mam dokładnego planu na to, co będę robił na Sylwestra, więc nie wiem, czy będzie coś, co będzie powodowało aż takie idiotyczne wkurwienie się. Wszyscy się zastanawiają, co było w zeszłym roku na Sylwestra. Panie, ty przy tym byłeś. Ty powinieneś wiedzieć bardzo dobrze, co było w zeszłym roku na Sylwestra. Archie Dunn zamiast Fire Breath'a, biorąc pod uwagę, jak upierdliwe są obecnie Fire Breath'y, to przygarnę. Właśnie się od tego zrobiło trzecie okrążenie wokół mnie. To co, robię speedrun z Souls of na Sylwestra? Dobrze słyszałem? Souls of 1, tak? Dobrze słyszałem? Okej, tu możemy przejść, na razie nie chcę. Możemy przejść, nice. Tylko, że to coś jest. Tu nic nie ma i tu nic nie ma, czyli tutaj generalnie nic nie ma, żadnego uwagi. To możemy jednak nie... Czemu? Wytłumacz mi się. Jeśli ten scenariusz zmienił bardzo dużo, może się zmienić w ciągu roku. Dispoison, mamy ich za dużo. Co jest tu ładnego napisane? Uwaga na to ci inne. Dzięki Bogu, że wykupiłem sobie tą łapkę od tociny. Speed na sosu z air feedbackiem ekologów zapetów. Wait a minute. Czemu nie przyjeżdżacie pierwszego? Czy mi się już kompletnie wszystko jebie w głowie? Welcome. No tak, mówię o Sylwestrze, bo cały czas jest mowa o Sylwestrze na streamie. W swoim stosowaniu powinien coś do wykonania na DS2 zrobić. A mi wiesz doskonale, że ja się nie rzucam na ludzi z takimi rzeczami. Że w dwójce było leczenie tak tanie. Mam i z drugiej strony w dwójce mam dużo więcej kasy. O mój Boże, nie został stanowany. To coś nowego. O Boże, on to reaperuje. No. Że to liczba pojedynczenia nie mnoga. Czemu właśnie miał być Sylwestry? Bo Andrzejki na przykład? Że jest jakaś że jest jakieś inne imienne święto, które ma liczbę mnogą zamiast pojedynczej? Że dla te... Naprawdę? Fine. I get it. Czemu mam podobne? Party chyba nie. Hello. Okej, czyli Tyrant fajnie, że nie mogę po prostu. Bo to mój kraj nie do końca chce mi się z nim wiąże, szczerze mówiąc. A jednocześnie nie wiem, czy mam przedmioty do uciekania. Czy ja nie mam przedmiotu do uciekania, czy mi się wydaje? Nie. Yep. Ale nie chcę mi się zagrać 38%, więc wpierdać. Nie wiem, gdzie spędzą Sylwestra, nie wiem w jakim mieście. Ja na Sylwestra nie mam żadnych planów. Poza tym, że będę z nim robił. Jeżeli z jakiegoś powodu będę wchodzić tak do miasta, to mogę się przegarnąć, nie ma problemu. Chyba, że twoja niewiedza jest na zasadzie, że mam dużo opcji i nie wiem, którą wybrać, to wtedy absolutnie zrozumiałe.
Czemu na polskie święto najbywanie się do niej przytomności musiałem wybrać akurat imię jednego z najbardziej mowych polskich imion? Mediana. Jezu. Ja mam tak sens. Co by rzucić? Kundę? Adże? Kundę? Co on jeszcze będzie ewoluował? Czy co nie ewoluował, Waniela? A zaraz założycie sobie oddzielną konfę klub hejtowników Omori. O boring, am I right? O. Erup. Hold up. Czemu nie mam ikonki na niego? Czemu ja na niego nie mam ikonki, że go nie mam? Ja nie miałem Heruba. I mean... Za każdym razem bawi mnie równie mocno, że mogę po prostu czarmować anioły. Nie będę kłamał. Zakładam na serwerze wątek jedu. Jeden jebany Herub ma HP, jedzu! What the fuck? On mi chyba ewoluuje, to na zgadzam się, ale what the fuck? Halo, kolego, pojebało cię? Ile expa? Jesus. Amrita, szkoda, że na jeden cel. Jesus, boję się tego Heruba. Nie chcę tu wchodzić, bo chcę zobaczyć, czy za tamtymi drzwiami jest coś innego. Okej, tu po prostu nikogo nie ma. Mam wrażenie, że coś pójdę i będzie mnie to gnębić. Ale nie, z tamtej strony nie można było przejść, tu nie można przejść i zgadywałbym, że się z góry jakoś schodzi. Mam nadzieję. Tranzycja mi się kojarzy w tej chwili z nieco inną rzeczą. Not gonna lie. Serio? Uje! Pochodaj. Nie ma piękny motyw. Powiedziałbym to samo o większości tentaków z Octopatha, to be fair. Of course. Wiele samolajów zdecydował się poznać Tokio. Rozumiem czemu, biorąc pod uwagę zbliżającą się wojnę. Nie żebym mógł to mówić publicznie. No, jeszcze by mnie potępili najgorzej. Nakazano nowy się do królestwa Mikado. Pewnie aby dołączyć do stacji armii Merkaby. A propos Merkaby, to jest jeden z motorów, który bardzo mi się podoba z Zengis. A w temacie Octopatha jakoś cały czas mi bawi, że jest kategoria speedrunowania sekretnego bossa. To jest takie nieoczywiste, a jednocześnie fakt, jak szybko można to zrobić. To biorąc pod uwagę, że się kurwi na tego bossa, to tym bardziej mnie bawi. Merkaba to moment. Wydaje mi się, że tak. Ja zawsze to kojarzę jako Merkabę. To jest to, co leci w bierze. To na pewno ci mogę powiedzieć. Tej, gdzie jest najlepszy segment platformowy w całej grze. Wydaje mi się, że dla tych, którzy grają, to wszystko wyjaśnia. Fangbreaker.
To nie trafiam szarmowanej osoby, doskonale. Ten super statement gdzieś w trakcie skoku. Co ty chciałeś skok zrobić? Poszalałeś? Idź pójdź. Dzięki Bogu za te instant kille. Bo inaczej te walki z herbami też czuję, żeby się mocno przedłużały. Okej, czyli tu spadamy. Na pewno chcę sobie otworzyć tam drzwi, tak na wszelki wypadek. Powiedziałem, że chcę sobie otworzyć drzwi! Znaczy, ja powiem szczerze, że nie miałem też jakichś takich emocjonalnych reakcji, jak Shin często pisze, ale jest to sąsa, który całościowo bardzo mi się podoba. Jezus, darmowy exp. Tak, bo jak jestem w stanie chłopa szczermować, to jest darmowy exp. Zastanawiam się, czego dalej, czy mogę śmirknąć, wykonując słabość. Bo mam wrażenie, że na chudoba za cholernie śmirkuje atakując go słabościami. I nie jest to kwestia, że on ma wyższy poziom i diabeł. A tak, to Asahira czuje mi dupę. Alicja. Hi, ale Kleroma, bogato. Zamiast... Badne Snailsów chyba? To jest bardziej na zasadzie, że będę chciał w to coś... przekuwać dalej. No dobra. Zostawmy to. Chyba co za likwie? Uważaj co na to, bo niektórzy mówią, że da się odkryć tak nowe ścieżki. Domyślam się, że to jeszcze wiadomości z czasów oryginalnego SMT. Przy okazji kojarzę, że gdzieś tutaj były te... była walka z którymś z Findów. Bodajże z Dawidem? Czy kupiłem wersję Live Life, czy nie? Jeszcze nie. Jakaś część nie powoli wchodzi na etap, kiedy mam takie... Nie powinienem kupować gier, kiedy mam inne do przejścia. Czym jest ten pieśń, który znalazłem? Null Dark. Wait. A, bo... Chwila. Czy ja chcę dać sobie null dark za to, że mam minus 20 magii agility? Nie. I na switcha kosztuje... Już patrzę w sumie, bo kojarzę, że było przecenione. I wydaje mi się, że jest taniej niż na tym, niż na Steamie. A przynajmniej było. Nie wiem, czy wciąż jest dobra. No, już nie ma prom. Za każdym jebanym razem. Wydaje mi się, że na Switchu było po jakieś 104, a jest po 65 dolarów. Ja wszystko sprawdzę na mojej... zaufanej stronie z dealerem. Czy dobrze pamiętam? Live Alive. Tak, znaczy... Na początku grudnia było za 104 zł. O tak powiem. Wpadło mi właśnie do głowy coś absolutnie okropnego. I nie wiem, czy powinienem się tego przyznawać. Czy
Czy Sayonis Doki Doki Klub Literatura schowa pewnego motywu w pętli? Przynajmniej w tą stronę, bo ja idę na górę, a nie na dół. To za fiło, by the way. To za fiło, by the way. I oczywiście nie trafiłem w to, co powinno trafić. O mój Boże. Co ty tam pierdolisz, dziecko? A ciebie kto pytał o zdanie? Poki? Przecież co, oni żyją. Master, I know that! To jest trochę creepy. Zwłaszcza, że jeszcze raz, ile taki ma? 14? 12? Za mało? To po jeszcze innej głupich rzeczy. Nie, to jak bije 70. Bo zauważyłem, że mam pełen stok demonów. O, najbardziej przereklamowany utwór Metaliki. Czy jakoś tak? I wątek nie istnieje. Znaczy, na chwilę obecną ja na to patrzę bardziej na zasadzie, że wcześniej była jakimś takim zwyczajnym dzieciakiem, który po prostu wykonuje rozkazy, a teraz wreszcie tak jakby zdjęto jej... Znaczy trochę mam takie wrażenie, jakby zdjęto jej pranie mózgu i zaczyna myśleć sama za siebie. Zasługuję na SM jakoś cieszę. Ja się śmieję bardziej, bo nie mam jakichś negatywnych uczuć wobec Majsta. Czy im brakuje 400 expa? Czy mi naprawdę brakuje 400 expa? No dobrze. Aż się bije te 400 expa. Cold World jest tym pomysłem. Mam wrażenie, że powoli wchodzimy na ten etap, gdzie większość obszarówek będzie tym pomysłem. Większość moich pomysłów będzie też swoimi pomysłami. Nadrobienie tego, co się dzieje, jest zabawne. Ja często tak mam, że tak patrzę na jakąś nową mowę i takie, o czym te dzieci pierdolą? I tak wiem, że dziadku idź już się połóż i w ogóle. Dobra, mam 70. Nowy challenge quest. O mój Boże, na 70? I nawet go zabiłem. Wow. Czego się uczysz? Concentrate. Concentrate? Nie jestem wielkim fanem Concentrate'a. Szczerze mówiąc, wiem, że jest inny, ale nie jestem wielkim fanem. Wiesz co, ja tak za każdym razem mam, jak widzę, jak dzieciaki stoją sobie gdzieś na przykład w kolejce bidący i zaczynają nakłydwiać jakieś Fortnite'owe memy. I ogólnie o graniu Fortnite'a i mam takie Jezu, to inne pokolenie zupełnie. Dobra, czas pofuzjować. Tylko zobaczę, kto chce pogadać. Alek Pleroma zaczarcza. Na. Powiedziałem, że nie. A ty co chcesz? Hustle Ding. Na pewno mi się przyda. Taki z niego Rizzler.
Przepraszam, skibidi to jest... Come on. Staking up yet get. Ostatnio widziałem też kota jakiegoś okrutnego, który też najwyraźniej jest memem. Fuzje. Yes. Co jest na 70? Helkoniś. Wszystko fajnie, gdyby nie to, że chciałbym... Czy ja chcę? Co ja mógłbym go zbierować teoretycznie? Chlorela jest nikogna. Ludzie rysowali, jak Akira przynosi klatkę... O jedno! Czemu? To jedna z bardziej przekrętnych rzeczy, które dzisiaj usłyszałem. Okej, drzewo spodziewane. Jezu! O, kurwa, doskonale. O, tytania z Elkonisia. Całkiem silna to tytania nawet. Z czego się da, gdy robi Maria Queen Mab? Ale Maria jeszcze nie ma skilli. Musisz wszystkie swoje skille, ty też. Barong? Bajhu, co? Bajhu King Mammon. To jest to opcja teoretycznie. To wygląda bardzo legitnie. Czy wy to widzicie? Robię właśnie najbardziej supportowego demona. Nie odpuszczę plerom. Mammon musi iść na coś innego. Bajku wcale nie fuzuje. Dobra, ciebie nie. Ciebie... Was mogę chyba. Najgorsze jest to, że Floragast jest teoretycznie silniejszy niż Dandain, ale jednocześnie jak widzę na to, jak to tutaj wygląda. Jak jednocześnie widzę te plero. Rozkurwie coś. Laila to nie. Meduza Gilimekala. No żeby... To jest tak naprawdę fuzja tylko po to, żeby sfuzjować. W sensie nie jest też takim pomysłem. Trochę będzie mi żal tej Gilimekali, ale... Yes, że może być. Weź tu gunplay na kiedyś. A co tam jeszcze mogę studiować? Woodward? Was nie, bo macie skille do nauczenia się. Ciebie nie, bo masz skille do nauczenia się. Masz skille. Nie chcę muta takiego. Chcę mu dać się nauczyć. A zwłaszcza, że Ignacy może się całkiem sensownie z podstawowych rzeczy uczyć. No spójrzcie, jaki ładny wyjdzie. Najgorsze jest to, że ta tatuka jest mi prawie w ogóle niepotrzebna, bo prawie nikt nie używa fizycznych ataków u mnie poza Gunę. Z drugiej strony, mieć a nie mieć. Ja tylko czekam, aż ktoś się nauczy Laster Candy. To dopiero będzie przenoszone na każdego kolejnego demona. Mam nadzieję, że w tej grze jest Laster Candy. Czy coś jeszcze mi może ciekawego wpaść? Czym ty kurwa jesteś? Czy to jest też coś słowiańskiego? Słowiańskiego? Okej. Fenrir. To może
Później tu ręki. Zamiękuj mapy, kudlak. Brzmi jaka opcja? Wydaje mi się, że na razie to będzie tyle, jeżeli chodzi o fuzję i potem zobaczę, jak będzie to wyglądało. Jak już demony się trochę pouczą rzeczy. A tu mogę przejść i pewnie skorzystam w tej opcji prędzej czy później. Tylko na razie zwiedzamy. Modele z ich czasów są. To i tak różnica pokoleń zawsze się idealnie nadaje do kłótni. Czemu ja wciąż używam tego Sexinessa? A wiem, bo Queen Map nie ma absolutnie niczego innego, co jest użyteczne. A ty jak mogłem zapomnieć takich oczywistych rzeczy? Żeby ten Judgment Light tyle nie kosztował, jezu. Czemu on musi tyle kosztować? Ona mnie czarmuje. Boga mnie czarmuj mnie, czarmuj mnie, czarmuj mnie, czarmuj mnie, dziękuję. Kurwa. Okej, nie weszło. Nice. Bąk. Jeszcze 5 poziomów i będę miał dodatkowego skilla dla demonów i dla siebie. A to jeszcze tylko 5 poziomów? Aż 5 poziomów? Nie jestem pewien. Tak, wykonałem wszystkie swoje odkazy. 100% tak było, nie zmyślam. Tu można przejść, ktoś tam nie czeka od razu. Nie pójdzie bez kraka, a o czym mowa? Bo chyba zgubiłem się w socie. Maria jeszcze potrzebuje trochę expa. A ja potrzebuję trochę many. Na szczęście ilości rzeczy do czakry mam wystarczające. Tu mogę spaść. Co było na dole? Ja bym wiedział, co było na dole, ale chyba mi ten... Na tej mapce się nie dało sprawdzić. To będzie... nowe miejsce? Wygląda jakby to miało być nowe miejsce. O Boże, oddaliłem sobie mapę za bardzo. I B jest to. To powinno być nowe miejsce, jeżeli perspektywa mnie nie jebie. O Boże, to mnie aż na drugie drzwi! Dlaczego ta gra taka jest? Ja myślałem, że dzisiaj grałem w SMT, a nie w Persona, a nie czekaj. SMT robiło to jeszcze gorzej. Nie no i tak moim absolutnym faworytem są sektory A i K pod względem udupienia gracza. Nie, ale serio, ktokolwiek wymyślił teleport, który działa w jednej konkretnej fazie księżyca, jest absolutnym skurwysynem. Tak, nawet nie dowolę się do... O-o. Horololo. Owszem. Czemu wiem? A wiem czemu, bo chciałem swapnąć sobie zaroczenia w tym miejscu. To nie było zamierzone. Au. Ja nie jestem pewien, czy ja mogę to sensownie wygrać, szczerze mówiąc.
Znaczy pewnie mogę. O ile nie dostanę 5 uchwał z rzędu. I o ile Sexy Dan będzie ładnie wchodził. Najbardziej mi chyba przeszkadza w tej chwili to, że ja nie mogę w żaden sposób uciekać z tej walki. Znaczy uciekać, wymieniać demonów. O to mi chodziło. Więc jestem w stanie, gdzie większość moich demonów jest absolutnie bezużyteczna. Jak czarnej mali się skończy mana, to jestem w kompletnej dupie. A to będzie prawdopodobnie podwójna horda. Kwestia emulatora. Z tego co kojarzę, to dolny ekran. Czekaj, dolny ekran? Który ekran był tutaj wymiarowy? Bo nigdy nie pamiętam. Wiem, że jeden z ekranów jest tutaj wymiarowy. I możliwe, że te efekty w tym tutaj wymiarze wyglądają znacznie lepiej. Piękne czarne. Zaudoboros to pewnie najbardziej bym się bał, że ten, że nie byłbym w stanie tego zrobić, bo miałbym za mało obrażeń, szczerze mówiąc. A Wuga spływę syny. Exidence nie jest potrzebny, Buffodine będzie potrzebne. Mam jeszcze many na 2 Buffodine, by the way. Nie podoba mi się to. Okej, okay, obeszliśmy się bez trzeciej hordy. God bless. Dekadża? I don't think so. Albo Fodine Seodine, doskonale. Ej, to znaczy, że mogę fuzjować anomalię. Mogę też się pomedialamować. To jeszcze raz fuzję. Black Maria, bo kojarzę, one mnie jakoś strasznie dużo fuzji, które mnie interesowały. Rangda, Quetzal Kot, Altozyk Dacila to nie, Mahamayuri. Mahamayuri brzmi rozsądnie. Z High Sports Pleromu jeszcze na dodatek. Coś ten design. Gdzie moje Laster Candy, które kosztuje 150 many, bo jestem ta jebiegacza w dupę. Znaczy to? Aaa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 
No może nie, że było coś jeszcze, co mogłem studiować, ale nie wygląda na chwilę obecną. Czy Leonarda ma deflect... Deflect piece? Excuse me? Powiem tak, prawdopodobnie... Nie będzie miała tego w domyślnych skillach, a tak to raczej nie zobaczę. A, nieważne, teraz jeszcze ten tank, nie mam do studiowania. Wow. Dobra, czyli potrzebuję wrzucić teraz nie partnera, tylko... Kto potrzebuje skilli? Z moich demonów. Yggdrasil może być. Yggdrasil. A, że Ripple Fizz, no to... Brangda chyba w każdej grze ma Reflect Fizz. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Nie kojarzę gry, w której była Rangda i nie miała Reflecta. Zresztą wiadomo, nie grałem w stare SMT, nie grałem aż na tyle daleko w stare persony. A weźmy sprzedaj, bo fudańca. Czy ja mogę kogoś zrobić? Najwyraźniej. No. To nie byś w stanie go za to walczyć. Yep. Znaczy, większość gier ma po prostu Reaper Fizz. I właśnie o to mi chodzi. Że tak mi się kojarzy, że większość gier tak to wygląda. Czy ja... Nie mam potrzeby leczenia. No, w sumie leczenie mam na istotnej metanie. Nie, czemu nie? 800 smaki. Bo tak, Abaddona... Zastanawiam się po prostu, czy mogę coś spróbować negocjować, ale Abaddon kojarzy, że nie chciał negocjować i Dominiony podejrzewam, że też nie chcą. Nawet nie wiem, czy chciałbym Dominiona w tym momencie. Jak bardzo jedyny tak dół. Znaczy ja bym ostrzeżył, że jak grasz Big 5, to reflektujesz na swoim życiem. Ale to tylko mój nieuzasadniony hejt na tę grę. Więc proszę się mną nie przejmować. Prawdopodobnie do później, Bliki. Bo jeszcze nie wiem, jak długi będzie ten stream. Raczej nie tak długi jak sylwestrowy, ale... Mój święty Boże. Ale jednocześnie nie zakładam, że się skończy w ciągu najbliższych 15 minut. Bardzo długie paski pod koniec gry, Jezu. Nie wiem, ludzie tak psioczą na X6, a moim zdaniem X5 ma równie dużo chujowych pomysłów designowych. I się dziwię, że to akurat X6 jest aż tak hejtone. W porównaniu do X5. Zgaduję, że dlatego, że X5 jeszcze przynajmniej może udawać, że ratuje się fabułą. Ale tylko udawać. X5 ma lepszych bossów od X6? Trochę tak, tylko w X5 każdy boss ma pasek życia do nata i używanie słabości na bossów nie ma sensu. I to jest mój ogromny zarzut do tej, do X5.
większość Nightmare Effecty to mem. Jest to trochę prawda, zgodzę się. Jest to sposób na urozmaicenie gry, tylko nie jestem pewien, czy został dobrze zaimplementowany. Bo pomysł nie jest zły, moim zdaniem, tak powiem. Ale jego wykonanie jest trochę rażące. Poponiebąd? Trochę tak. Mi się w sumie podoba, jak ten, jak rozwiązali na przykład ten efekt ciemności w tej wpatchowanej wersji, gdzie on po prostu mocno przyciemniał efekt, a nie sprawiał, że kawałek ekranu jest czarny, a kawałek jest widoczny. I na przykład tego typu rozwiązanie jest dla mnie bardzo spoko. A rozwiązanie, w którym kompletnie nic nie widzisz na swojej części ekranu, to jest paskudna rzecz. I w żadnej grze nie przypadam za czymś takim, szczerze mówiąc. Myślałem, że taki się był w emulatorze. A tu widzisz, to wspaniały design. Potężne górne widać. Co tak X7 jest dla mnie najsilniejszą częścią tej gry, przy czym coś tam to nie mówi wiele. Sądzę, jak to nie wszystko, żeby gra była dobra. Tak, ale jednocześnie X7 leży na wielu innych czynnikach, że tak powiem. Ja bym w X7, pamiętaj, ja w X7 mam ten główny problem, że gdyby była tak samo szybko jak X8, to bym miał tej grze dużo lepsze zdanie. A to jak ta gra jest wolna i ociężała, prawie że nie mogę tej gry polubić. Starałem się parę razy podchodzić, ale po prostu za wolno mi się w tej grze. Jakby też podejrzewam, że patrzyłbym na to zupełnie inaczej, gdyby nie zwróciło się to Mega Man X. Ale jako, że jest to Mega Man X, to z automatu oczekuję czegoś zupełnie innego. Hey. Tak, bo jestem z Tokio. Krainy Częstych nie jest tak przerażające, jak go opisywano. Miałem zadanie nas nastraszyć, a nie być prawdziwe. Mi się wygra w X7. Znaczy, pamiętaj. Rozumiem argument, że X8 jest dużo bardziej gimmickowe i że to może ludziom nie odpowiadać. Tutaj się zgodzę i jeżeli komuś bardzo przeszkadza gimmickowatość X8, to jestem w stanie to przyjąć, że wtedy może mu się lepiej grać w X7. A, niż X6, okej, okay. To przepraszam. Bo też słyszałem opinię, że X7 jest lepsze niż X8. Właśnie przez długi gimmickowatość ósemki. Tu już mam wyjście, ej? Chyba znamy te osoby. Nie chcę zmieniać się zmienia, po prostu. Nie taki był mój zamiar. Go na nim postawioną. Ja wiem. A czy mówię? Przyjmuję absolutnie argument, że jest gimmickowata. Także faktycznie każdy etap jest mocno gimmickowaty w porównaniu do innych X-ów. Bo
Powiem tak, w każdym dniu, kiedy się mnie zapytacie, powiem wam, że rozwiązanie z metalami w XMT jest miliard razy lepsze niż upgrade'y z piątki albo z siódemki. Nie jesteście w stanie mnie przekonać żadnymi argumentami, że X7 albo X5 mają jakkolwiek dobrze rozwiązane upgrade'y. Nie jesteście w stanie. Możecie się produkować przez 30 godzin, wysnuwać najsilniejsze argumenty, jakie macie, a ja wam powiem, jebiecie mnie i nie obchodzi mnie wasze zdanie. Widzę, że Bini się wypowiedzieli. O nie, ludzie, co zobaczyli w końcu niebo? I never thought air could smell so good. So that's the sun. It's even brighter and warmer than I imagined. What I wouldn't do to live peacefully in a place like this with the fairies. Here again. So many bad memories flooding my mind. Oh, how I long to return to Tokyo. Jako, to jest idealne podsumowanie X8. Gra z zajebistą muzyką i niezbyt ambitnymi etapami? Muzyka jest trochę specjalna od... Zgodzę się. Legend says his name was once Akira. Akira? That's the name hunters hate. Oi, you're too early for the meeting. You don't have to wait here. Nie przejmuj się. Jak spotkanie? You just returned from the Unclean Ones country, correct? You are to be briefed at the next meeting. All samurai are ordered to attend. Okay. Thank you. Czy będziemy jakieś spotkanko? It must be about the upcoming war. How could anyone think of war in a beautiful place like this? It's time we all learn to just coexist. Chcemy być pacyfistami? Nie dostać miasta, poszło mi tak. Jest jakieś ważne spotkanie na placu statua Akili. Mamy tak czas, zanim się rozpocznie, więc musimy dalej pozbierać informacje. No i mamy interfejs ten sam, który widzieliśmy w tym. W oryginalnej czwórce. Bierz je ode mnie. Dużo hajtów. Lepsze pytanie jest, czy masz jakieś ciekawe pancerze? O kurwa, drogie. Pomocy to jest drogie. Pomocy to jest twój drogie. Akcesoria? 78 więcej many? Jesus. Kolci! To naprawdę kolci, żeby wziąć. Dobra, zobaczę przede wszystkim, czy mają jakieś pancerze z dobrymi jednostami. Ewidentnie są. To też coś takiego byłoby dobre, bo można mieć akcesorium Krenulu i Dark. Albo po prostu dwa razy jest sobie zgarnąć na górę i na coś. Ale piękny, oczujemny. Gandark? Wezmę sobie Gandark. A na więcej rzeczy generalnie mi jest stać, więc pójdziemy sobie na razie. Czy możemy tutaj dać questa swoją drogą? Chyba nie. No i też z tego rocznika są legendarni, Zaita Flynn, grzesznik Walter, święty Jonathan, niesamowite.
Aj, bo jeszcze jakiś Nawal, ciekawe co z nim. Nawal, co tam u ciebie? Niż motywów etapów co Zeke robi akurat. Ja mam wrażenie, że Zeke trzymałem także przez pierwsze... W każdym kolejnym podejściem robiłem tego coraz bardziej w sumie, ale... Pierwsze parę podejść do tego miałem absolutnie katastrofalne. Na pewno nie pomaga to, że zaczynałem od tego, od Blast Horneta swoje pierwsze podejście. O Jezu, przecież to była katastrofa. Tak mnie zna i pochodzę z tego samego miejsca co Walter. Był fajnym człowiekiem. Ja coś samodajem przed niego, a tu coś stało. Zawiodłem się. Nie widziałem cię, samodajów. Nowyś? Senior z każdym nasikiem co całych młodsi. Może to dlatego, że mam 17 lat, czy tam 15, czy ile? Jonathan pochodzi z rodziny, która była bliska mojej i dlatego czuję się mu bliski. Okej, czyli żadnych informacji, które by nas interesowały. Cześć, lubisz tego, bo wygrałeś ze mną wejście kobos. I mean, to bardziej na zasadzie, że mieliśmy sporo jakichś takich próbnych podejść, niepróbnych podejść i w trakcie tych podejść nawet to bardziej lubiłem tego. To teraz przyznać się, gdzie Izabo trzyma swoje podnuchy. Biorąc pod uwagę, że wróciliśmy właśnie do Johna, to absolutnie nie pogadzę. Chciałem odpocząć. Yep. Moja ulubiona rzecz, której nigdy bym nie wiedział, jak to rozwiązać we właściwej grze, to to, że niezależnie od tego, jak bardzo czas nas nagi, to możemy sobie po prostu odpocząć. A, dobra, tu byliśmy. Masz coś dobrego? Nie bardzo. A jeżeli chodzi o rzeczy, które ja mogę sprzedać, to też tak średnio. Przynajmniej nie tak, to jest o cokolwiek warte. O, najlepszy pasek w połowie, o. Omega ma headhuntera, Omega, o. To co, jeszcze nie byliśmy, tylko... czy ja mogę? Okej, czyli przy terminalu jest cała masa ludzi, lepiej tam nie podchodzić. Kto jeszcze powie, że this is bad? Czy to naprawdę jest bad? Zobaczmy co w klasztorze. And what is all of this? Keep your voices down. The angels are expecting my work promptly. Ale nikt ci nie przeszkadza, spokojnie. Pretty busy in here. Przygotowują się do wojny, czego innego się spodziewać. A jak tak mniejsi na komputerach? Może złożymy się na Mageblooda. Czemu? Naprawdę chciałbyś? Chwilę później, co wy tu robicie, nieczyści ludzie, znowu wypierdalać? Not much on here is useful. Mostly just old records. Records of what? Well, stuff about the dome coming down 25 years ago, for instance. Oh. Na szybciej robiłaby... Moje największe problemy z robieniem świątyń w połowie jest to, że musiałbym je kupić. A nie to, że jak długo... Bo tak jak długo się robi świątynię, to nie jest naprawdę problem. Bardziej kwestia, że musiałbym kupić 50.
Miesiąc niewiadomy, dzień niewiadomy, rok 2000XX, czas niewiadomy. Członek ruchu przeciwny on ktoś się pojawił. Trzyma się, tak, trzyma katana masaka do medium, które przywołuje strażnika Tokio. Na głównym skrzyżowaniu czwartej dzielnicy Ginzy użył katany Masakado, aby popełnić samobójstwo. Przywołał to Masakado, który otoczył Tokio swoim ciałem. Mrał. Otaczając miasto swoim ciałem, Masakado zapobiegł pociskom nuklearnym przez niszczenie Tokio. W tego wyniku kolejny członek ruchu zebrał katany Masakado i twierdzi się, że wciąż posiada miecz. Od wypadku tamtej osoby nikomu nie udało się wyjąć miecza z jego pochwy. Jedynie ci, których Masakado uzna za godnych, są temu zdolni. Reasumując, ja bardzo rzadko mam tak, że najpierw słyszę soundtrack, a potem gram w grę. Dla mnie soundtrack bardzo dużo traci, jeżeli się go nie słyszy w kontekście zazwyczaj. Przynajmniej przed zagraniem, o tak powiem. I przy nowej stronie to dość często mówię, że mam bardzo dużo soundtracków, gdzie mówię, że w grze mi się podoba, ale tak, żeby poza grą go słuchać, to nie, to jakoś mnie do tego nie ciągnie. Chociażby z Messengerem teraz tak miałem, jak go ogrywałem, że no, w grze brzmi spoko, ale nie. Tak, żeby go słuchać, albo powiedzieć, że to jest bardzo są tak. Nie. Sea of Stars są takie, co okej. Tam nawet nie powiem, że grze są tak był dobry. Messenger mi się aktywnie nie podobał. No, w tej pierwszej części nie będę kłamał, że miałem ochotę wyciszyć grę. Literalnie przez dobór instrumentów byłem bliski zrobienia gra wycisz. Ta osoba zostanie zapisana w historii jako zbawca Tokio. Mamy nadzieję, że niedługo ukaże się kolejny zbawca, który wyciągnie katanę Masakado. Hey, check it out. Halluja ma rękawice. And if you can turn it on, you become a samurai. You gotta touch it, man. Yes. Yes! Now that's what I'm talking about. Nie wiem, jak jest później. Przez dobór instrumentów w późniejszej części gry jest lepiej, bo mam ogólnie wrażenie, że w tej pierwszej części gry te instrumenty są takie wyjące, skrzeczące i za wysokie tony uderzają, jak dla mnie. Oh, come on. It was working a second ago. Jakby potrafi sobie na przykład tupać do rytmu, stwierdzić, że rytm jest ok, ale jednocześnie same wykorzystane instrumenty sprawiają, że mam ochotę zabić. Najpierw tego, kto to stworzył, a potem moje uszy, żeby nie cierpiały aż tak bardzo. A Autumn Hills to jest chyba właśnie jeden z tych motywów, których nie znoszę przez instrumenty. A, przeczytajmy, co jest napisane na Obelixie. 04 Harmony of Sea. O Jezu. Harmony of Dissonance. Harmony of Dissonance są jakieś dwa utwory, co do których nie mam zastrzeżeń, pomimo użytego soundfontu. I to jest motyw Joysta i motyw z Chapel of Dissonance. A tak, to zdecydowana większość bardzo mocno cierpi na soundfon. W starożytnych latach ziemia to bardziej ona przez anioły i tych, których błogosławił Bóg. Pewnego dnia nieczyści wyszli z podziemi, zdecydowali się żyć, przywołali demony i anioły. Wiedziały, że nie można tego tak pozostawić. Soundfon to Harmony of Dissonance. Znaczy, nie będę kłamał, że jest przynajmniej jedna gra, w której wolę soundfont gameboyowy niż oryginalny. Jest to ten
w niektórych momentach ten Mega Man Bass. Nie będę mówił, że to technicznie jest dobre, ale brzmieniowo mi się bardziej podoba. Zwłaszcza motyw walki z bossami u Kinga. Obawiam się mocy anioł wysłany przez Boga, nieczyści uciekli do podziemieckiego przybyli. W ten sposób kraina błogosławiona przez Boga i ludzie zostają chronieni przez anioły. Fakt, że 04 ma świetne kompozycje, wychodzi najbardziej chyba w tym, że są te... Boże, jak... nie pamiętam jak te... Bo były jakieś dwie płyty takie remiksowo-remasterowe z Mega Man of Zero. Bo były dwie, pamiętam, że jedna to była ta, gdzie z trójki bodajże był Mythos i jeszcze jakaś druga była Właśnie mówię, to nie jest tak, że była jedna, tylko jakieś dwie, ale nie przypomnę sobie tej chwili. I obie brzmią zauważalnie lepiej niż wersje Game Boyowe, jak dla mnie. Może niekoniecznie każdy utwór, ale zdecydowana większość. Nieco wolę sam w niektórych utworach szóstki Giba. Musiałbym jeszcze raz przejść FF6 Advance, bo nie kojarzę aż tak dużo utworów, w których była aż taka duża różnica. Grałem w wersję Advance'ową szmat czasu temu, więc to może być powód. Mam wrażenie, że... No właśnie, pominąłem. Podczas walki powstały demon... z miotu anioły. A jeszcze zaraz dla pana. Okej. Okay. Chciałem jeszcze trzecią część dostać. W pierwszym roku kalendarza gregoriańskiego król Aquila. Okej. Okay. Wszystko wiem. Hop do owoca samurajów, nie był ostatnio sobą. Zdaje się, że ma coś innego na głowie. Byliście w kraju nieczystych? Wszystko jest tam zupełnie inne. Nie przestaje mi to zadziwiać. Jak będziecie mieli okazję, coś tam dajcie. Święte doświadczenie dla samurajów. Tymczasem ZX. Dla mnie ZX1 nie istnieje. Dla mnie ZX1 mogłoby istnieć tylko dla Snake Eyesów. I poza tym mogłoby nie istnieć. Wolę te wielki zajca. Ciekawe co sprawiło, że przyjął Fetelosfera. Sam tak sobie myślę, że... Kiedyś też byłem pospólstwem. Snake Eyesów. Motyw Snake Eyes. Nie robisz też Santaku. Najkajc najbardziej mi się kojarzą, o tak powiem. Mam wrażenie, że będę musiał któregoś razu przejść jeszcze z ZX1. Hey. Czy wiesz, ile lat ma Kaz Baru? Mówię, że kiedy był młody, to wciąż prowadzałem przez K. Musi mieć jakieś 50 na 60, a można 7, nie, to niemożliwe. Snake Eyes to było to, co leciało u tego, u... Boże, jak on miał Serpenta? W sensie nie na bosie, tylko w lokacji. Strzelam, że Hugo, naczelny klasztor kiedyś, teraz... Cześć, raz. Bo kiedyś bardziej szanowanym człowiekiem, teraz... tylko nieoficjalnie, tylko oficjalnie tam przewodzi, a młodzi się tego naśmiewają. Święty Jonathan był kiedyś luksusowym takim jak my. Odo chciała, aby los Mirkaba mógł pojawić się w tym świecie. Jestem dumny, że mogę być samurajem tak jak on.
Ja nie jestem z niego dumny, bo poświęcił się dla bycia lofagiem. Okej, pan ma zbaw, że nie zmieni się odkąd byłem dzieckiem. Kowal i aptekarz się zmieniali, ale bad był zawsze taki sam. W Masterze jeszcze możemy pogadać najwyraźniej? Hello. Monaster, gdzie zbierasz ci, którzy służą Bogu. Najświętsze miejsce. Z pewnością też jesteście sługami Boga. Pracujmy razem dla dobra tego kraju. Yes. Ja zbyt wiele szans, aby spoglądać na Lorda Merkaba, ale zawsze czuję jego obecność. Lord Merkaba zawsze nas obserwuje, zawsze. Czy to nawiedzeni? Po ostatni czas to było strasznie ciche. Zdaje się, że ostatnio jest bardziej posłańcy dla Lorda Merkaby. Zresztą w miarę porównania tego, co było wcześniej. Biedaczek. Wcale mi go nie szkoda. Czy w Kansas City byliśmy? Nope. This is the luxurer's district. What's a luxurer? Until recently, Mikado maintained a caste system. Luxurers dealt with intellectual pursuits, while casual re-performed manual labor. Ja mogę tak zwracać uwagę, jak cię ostatnio widzieliśmy z Civic Inchinem, że ja mam okropny problem, jeżeli chodzi o wymienianie jakichś motywów z nazwy. Więc gdyby ktoś mnie zapytał o jakieś motywy, albo takie wymieniacie motywy, to zdecydowanej większości nie byłbym w stanie nawet skojarzyć się z miejscem, gdzie leci. Chance to ask around about Gaston. I'd rather not be here longer than I must. I tak ciebie nikt nie skojarzy, no bardzo. If you're going to ask about town, then do so quickly. Krótko, oficjalnie rządził krajem. A tak naprawdę to monaster miał większą władzę. Użyj Boga jako usprawiedliwienia swoich działań i swoich planów. A po tym jak system kast się rozwiązał, to już w ogóle ten mowy w sądzaku. PTSD trigger warning. Samurai nigdy nie poddaje się rządom monastyru. Nie przeszkadza to mnichom używać samurajów. Gaston business. Yes, he's returned from Tokyo. Oh, yeah. Was stripped of his rank upon his return. Oh, no. Hey, are you catching this? Let's see what they know. I mean, mówi, że nie będzie już kapitanem. Are you his fellow samurai? Is his attitude a problem for you as well? Yes. Come now. That's not quite fair. The boy does work hard, especially since that bit of trouble with his brother Navarre. Gaston simply trying to clear his family name. He worked his way to captain, but I suppose we know how that turned out. It must be hard on him. Navarre, I wonder what happened to him. His father acts like he's dead. Bo jest. Even goes so far as to call it a blessing. Hm. Like father, like sons. None of them has a bit of shame or respect. Absolutnie szkoda mi Navarra. Mam flashbacki z jedynki, z oryginalnej czwórki. My family has existed in the upper echelons of Mikado for generations. Our family name carries such weight. To muszę idzie wejść też, bo bardzo bez tego pamiętam. So abandoned my post as a samurai. How am I to blame? How could I have lived up to the lofty expectations of my family and kingdom? Nie wiem, Gaston najwyraźniej ma dumę, która podpala mu próbować. Who's acting? You are dead. What? Well, I'm glad someone pointed that out. I was afraid I might have to. Let's go somewhere else. Nie jest tylko wziąć się za przygotowywanie quizów muzycznych. Zastanawiam się.
Pamiętam, że kiedyś mieliśmy muzyczne quizy z Megamenów i zastanawiam się, na ile byłbym w stanie cały taki przygotować. Taki czysto w Megamenów. I przede wszystkim musiałbym się zastanowić w zależności od tego, kogo bym dał pod uwagę przy quizach. I mało kto to. pozwolę sobie opowiedzieć, co jest dla niej wtajemniczonych, bo nie było to na streamach i w ogóle. A nie wiem, na ile Sebik to mówił. Że mieliśmy przygotowane jakieś tam quiz z pytaniami z gier i quiz muzyczne Sebik przygotowywał. I praktycznie za każdym razem, jak było pytanie o Chrono, czy to muzyczne, czy to tekstowe, to Shin zalicza bardzo intensywne wypierdolki, nawet na dość oczywistych rzeczach. Znaczy, na tekstowych chyba nie było aż tak źle, ale muzyczne kompletnie ujebałeś. Nie do końca to rozumiem, ale metabakterzyśmy się poświęcili. Poszkali mi nas, więc na mnie to. Chcesz wiedzieć, co się tu dzieje? Nie jestem pewna, czy to ja powinienem mówić. My po prostu nie musimy się martwić takimi rzeczami. Myślenie zostaw Ruxodorom. W sumie teoretycznie można by Marcinowi dać jakoś tam okrejone te quizy, które my mieliśmy wtedy, I guess? Bo domyślam się, że sporo tych pytań, które tam były, byłyby nie do odpowiedzenia. Choćby dlatego, że były te. Że były jakieś rzeczy z Soulsów, jakieś rzeczy ligowe, tego typu rzeczy. A że to nie było.